YouTuberzy, czyli twórcy internetowi prezentujący swoje filmy lub vlogi w popularnym serwisie YouTube, to dla wielu młodych ludzi osoby otaczane takim samym podziwem i kultem, jak nie przymierzając gwiazdy rocka. Na samym podziwie ich miłość do YouTuberów się jednak często nie kończy. Sporo z nich chciałoby bowiem pójść w ich ślady. Dzięki warsztatom zorganizowanym w pierwszym tygodniu ferii przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Regionowie oraz stację Frajda, młodzi legionowianie mieli szansę zdobyć wiedzę i umiejętności, dzięki którym może im być łatwiej to marzenie spełnić. Już dawno myśleliśmy o tego typu zajęciach dla starszych dzieci, bo o ile dla dzieci młodszych te zajęcia organizują nie tylko miejskie instytucje kultury, ale także firmy prywatne, o tyle dzieci starsze są trochę zaniedbane w naszym mieście. Stąd pomysł organizacji takich warsztatów, które są, można powiedzieć, nawet nie tyle strzałem w dziesiątkę, ale odpowiedzią na potrzeby współczesnej młodzieży. W trakcie pięciodniowych zajęć prowadzonych przez mieszkającego w Legionowie YouTubera Oskara Długozimę, młodzi ludzie mogli się między innymi nauczyć obsługi programów do montażu obrazu i dźwięku, czy też poznać miejsca, skąd zupełnie legalnie można ściągać muzykę i zdjęcia do swoich projektów. Ważnym punktem warsztatów były też zajęcia poświęcone prawom autorskim, podczas których uczono dzieci tego, co w internecie można robić, a co jest tam nielegalne. Ja się bardzo generalnie interesuję YouTube'em i próbuję tam tworzyć różne rzeczy, lecz nie za dużo potrafię i chciałem się po prostu dowiedzieć parę rzeczy, jak na przykład zmontować dobrze filmy, jak dodać grafikę. I tego przyszli legionowscy YouTuberzy, o czym sami przekonują się w trakcie tych warsztatów nauczyli. Poznałem dużo fajnych programów do montowania, na przykład Lightworks. Wcześniej montowałem na takich bardzo mało profesjonalnych programach do montowania, no ale na przykład już się nauczyłem montować, umiem robić miniaturki na filmy, więc no na pewno będę miał więcej subskrypcji. Tu trzeba bowiem zaznaczyć, że Oskar mimo swojego młodego wieku jest osobą, która ma swój kanał na YouTubie i zaistniała już w środowisku internetowym. Biblioteczne warsztaty zostały więc tak pomyślane, aby skorzystać z nich mogli zarówno zupełnie YouTubowi nowicjusze, jak i młodzi ludzie, którzy pierwsze kroki w tym serwisie mają już za sobą. Dzieciaki przyszły z wiedzą różną, to znaczy niektórzy mają już swoje kanały, gdzieś tam raczkują w tym internecie, natomiast gro dzieci jest taka, która dopiero chce zacząć swoją przygodę z internetem i z YouTube'em. W związku z tym te zajęcia są tak dopasowane, no aby te dzieci, które już coś wiedzą, się nie nudziły, natomiast te dzieci, które dopiero zaczynają przygodę z YouTube'em, no nie poczuły się źle w tym towarzystwie już, powiedzmy, doświadczonych YouTuberów. Droga od osób, które dopiero w internecie raczkują, do prawdziwych gwiazd YouTube'a jest jednak bardzo daleka. A co najgorsze, nie ma prostej recepty na to, co zrobić, aby na YouTube'owym firmamencie zabłysnąć. Trzeba mieć zaangażowanie, charyzmę. Trzeba się przede wszystkim nie przejmować opinią ludzi, bo to jest najważniejsze w internecie, jak wiemy, bo hejt jest wszędzie, a szczególnie to działa na młode osoby. Sam jeszcze parę lat temu zaczynałem na YouTubie, sam jeszcze byłem dzieciakiem i dla mnie to było duże zaskoczenie, jak okazało się, że tam ludzie nie są bardzo mili. Łatwiej niż znaleźć receptę na zostanie gwiazdą internetu jest natomiast przewidzieć, co się ludziom może w sieci spodobać. Jest dużo kontentów, tak? Czyli dużo, dajmy na to, tematyk kanałów. Jeżeli chodzi o gry komputerowe na przykład, bo to jest najczęstszy temat na YouTubie, to chodzi o to, że wystarczy, że nagrywa się jakąś bardzo grę rozchwytywaną w tej chwili i już kanał idzie w tysiącach subskrypcji, więc to jest sposób. Po prostu łapie się grę, nagrywa się ją, chociażby Counter-Strike, masa YouTuberów się na tym wybiła. Jeżeli chodzi o vlogi, no to po prostu to już trzeba mieć charyzmę. Trzeba mieć charyzmę albo być kontrowersyjnym. Jeżeli jest się kontrowersyjnym, wtedy szybko pójdzie sława, ale też nienawiść. Ferie z YouTube to, jak się okazuje, nie koniec internetowych zajęć w Legionowskiej Bibliotece. Mają one być bowiem wstępem do realizacji cyklicznych YouTube'owych warsztatów. To będzie taki 3-miesięczny kurs dla wszystkich tych, którzy chcą zostać sławni, chcą zostać YouTuberami, chcą być może kiedyś na tym zarabiać jakieś pieniądze. Ten kurs rozpoczniemy prawdopodobnie już w lutym tego roku. No, sądząc po zainteresowaniu, jakim towarzyszą, zainteresowaniu, jakie towarzyszy akcji Zima w Mieście, nie będziemy mieli żadnego problemu, aby skompletować jedną bądź dwie stałe grupy.
I kto wie, może po zakończeniu kursu w Legionowie będziemy mieli jakiegoś sławnego YouTubera. A jeśli nie, to dzięki niemu młodzi Legionowianie zdobędą przynajmniej wiedzę, która sprawi, że zamiast YouTubem zaczną być może swoją przygodę z filmem lub telewizją.